Cześć, zapraszamy Was na test bezprzewodowej, mechanicznej klawiatury Genesis Thor 660, czyli 60% pełnego rozmiaru. W tradycyjnym dla Genesisa czerwono-czarnym opakowaniu znalazła się sama klawiatura, przewód USB na USB typu C do ładowania oraz bezpośredniego połączenia do komputera o długości 150 cm i kluczyk do wymiany ewentualnej lub wyciągania przycisków. Tradycyjnie czas na specyfikację techniczną. Zacznijmy od wagi klawiatury, która jest mimo niewielkiego rozmiaru bardzo ciężka. Waży 588 gramów i naprawdę jest mocno wyczuwalna w ręku, co będzie przekładało się też na dobre ułożenie na biurku, bo nie będzie po prostu po nim latała. Jeśli chodzi o jej wymiary, tak jak wspomniałem, jest to 60% takiej pełnej klawiatury. No i mamy tutaj 102 mm na 39 mm wysokości na 293 mm szerokości, no już tak sobie te wymiary nazwijmy. Cała wykonana oczywiście z tworzywa sztucznego, ale to nie będzie wadą, zaraz do jej wyglądu sobie przejdziemy. Jeśli chodzi o możliwość połączenia klawiatury z komputerem, to mamy tu, tak jak wspomniałem, możliwość przede wszystkim uruchomienia i zainstalowania oprogramowania przez przewód USB-C dołączony do zestawu, który wpinamy będzie też. Będzie nam niezbędny. Tak, do połączenia z aplikacją tak. Natomiast dużo wygodniejszą opcją i prostszą w użyciu dla komputerów wyposażonych w moduł Bluetooth będzie połączenie po prostu przez moduł Bluetooth. Działa prosto, szybko i można sparować do trzech urządzeń jednocześnie i wygodnie się między nimi przełączać. W klawiaturę wbudowany jest akumulator 3000 mAh. Na dzień dzisiejszy korzystam z niej, no mniej więcej powiedzmy sobie przez tydzień, tak od ostatniego wyładowania i jest to mniej więcej tam 8 godzin pracy biurowej dziennie. Do tej pory się jeszcze nie rozładowała, natomiast minus od razu to jest taki, że nie widziałem wskaźnika baterii, a przydałby się jakiś na pewno, aczkolwiek, no tak jak wspomniałem, ładowanie przewodzikiem w zasadzie można zrobić sobie w każdym dowolnym momencie, bo zawsze gdzieś ta klawiatura w miarę blisko jakiegoś tam gniazda USB jest. Klawiatura posiada wbudowaną pamięć na makra, do tego dojdziemy przy aplikacji. Nadruk na przyciskach, których zresztą jest 61, plus mnóstwo funkcyjnych, bo prawie każdy przycisk spełnia tutaj drugą funkcję. Coś, czego ty nie lubisz. Dokładnie. No i ta technologia to jest tak zwane double injection, czyli takie podwójne pokrycie warstwą. Natomiast jej widoczność przy podświetleniu jest różna, bo podświetlenie jest przepiękne, ale czasami nie do końca czytelnie pokazuje. Tak, i to jest zauważalne nie wieczorami, ale w ciągu dnia, kiedy w pokoju jest jasno. W ciągu dnia lepiej jest na wyłączonym podświetleniu, wbrew pozorom, wtedy jest po prostu czytelnie, aczkolwiek dużo, dużo brzydziej, do tego sobie jeszcze dojdziemy. Częstotliwość próbkowania klawiatury to 1000 Hz, jeśli chodzi o układ klawiszy, no to jest to klawisze US w naszej wersji i są to przyciski Gateron w wersji RED liniowe, ale do ich naciskania jeszcze też sobie wrócimy. No i przyciski te teoretycznie mają gwarancję do 50 milionów kliknięć, a samo kliknięcie do odwzorowania na komputerze to jest 8 milisekund, czyli tak zwany czas reakcji. No i odrobinę więcej o samych przyciskach, bo to jest takich ciekawych informacji podane. 2 mm to jest ten próg wykrywania nacisku klawiatury do aktywacji danego klawisza. 45G to jest siła wymagana do skutecznego aktywowania danego przycisku. Jak to się będzie sprawdzało podczas pisania, podczas grania, to sobie porozmawiamy za chwilę. I możemy sobie spokojnie przejść do wyglądu klawiatury, który moim zdaniem jest jej największym atutem, plusem i zaletą. Klawiaturka, tak jak wspomnieliśmy, 60% nieduża, jeśli chodzi o szerokość taką na biurku, natomiast bardzo wysoki profil. Będzie to miało przełożenie na to, że nadgarstki będą nieco zadarte do góry. Niestety nie mamy ani możliwości konfiguracji nóżkami, ale to tylko można byłoby jeszcze wyżej zrobić, więc to jest po prostu jedyne ustawienie tej klawiatury, ani żadnej podstawki na nadgarstki. No trzeba po prostu ten styl lubić albo do niego się przyzwyczaić. Na pewno wygody takiej i zadbania o nadgarstki tutaj nie uświadczymy. No, ale tak, musiał tu wejść jeszcze akumulator, więc automatycznie. No, zrobiła się grubsza. Tak jak wspomniałem, ten profil jest dość wysoki, ale sama klawiatura jest przepiękna. Ten taki, nazwijmy to, biały kolor, który jest przy wyłączonym podświetleniu bardzo ładnie widoczny. Na nim są szare, aczkolwiek to są oczywiście przezroczyste, nadruki
poszczególnych przycisków, ale jest ich tak dużo, bo tak jak wspomniałem, każdy przycisk spełnia drugą funkcję, że można troszeczkę oczopląsu tutaj dostać. Tym niemniej, po zapoznaniu się z funkcjami da się z tym żyć, natomiast no, brak klawiatury numerycznej no, to jest już niestety rzecz, którą trzeba się pogodzić kupując taką klawiaturę. Raczej robią to użytkownicy świadomi. Mamy tutaj bardzo długie dwa shifty, bardzo szerokie i dobrze, bo akurat te przyciski powinny być duże. Płaski Enter, mamy dość duży Delete, mamy spację, która, zresztą właśnie, wszystkie przyciski, spacja, shift i te długie klawisze mają takie specjalne stabilizatory właśnie też Gaterona, które sprawiają, że one brzmią zupełnie inaczej, ciszej i pracują spokojniej, stabilniej niż reszta przycisków. A to dziwne w przypadku spacji, nie? Bo z reguły ona jest głośniejsza. Ona wali, tłucze i tak dalej. I to jest coś, z czym ja na początku podczas pisania nie mogłem się za bardzo przyzwyczaić, bo słyszę dobrze, kiedy aktywują się te przyciski, ale nie słyszę, kiedy aktywuje się shift. I chociaż on działa i reaguje dobrze, no to po prostu nie słysząc go, myślałem, że nie jest naciśnięty. Jest to technologia, która na pewno znacznie wycisza te przyciski i to dobrze, bo one najbardziej klekoczą z reguły i stabilizuje, ale trzeba się po prostu do tego przyzwyczaić. Tak jak wspomniałem, klawisz funkcyjny, który będzie odpowiadał za obsługę całej palety funkcji na klawiaturze, jest ich po prostu mnóstwo. Przyciski są bardzo fajnie wyżłobione, palce wpadają wyraźnie w dany klawisz i naprawdę ciężko się pomylić ze względu na to, że odległość między przyciskami jest zachowana dość duża, także wygoda, jeśli chodzi o pisanie, jest w porządku, pod warunkiem, że nie potrzebujecie klawiatury numerycznej i że odrobinę czasu poświęcicie na przyzwyczajenie się do układu przycisków i do tej technologii wyciszania klawiszy największych. Wracając dalej do wyglądu, mamy na lewej, znaczy no na lewej, no pisząc na klawiaturze na prawej krawędzi delikatne logo Tor 660, ale ono jest tak delikatne, że praktycznie można je spokojnie nie zobaczyć i pominąć, dokładnie. Na górnej krawędzi z lewej strony mamy gniazdo USB do podpięcia do komputera, do naładowania, czy do po prostu skorzystania z aplikacji. Na dolnej krawędzi nie ma nic, na lewej krawędzi klawiatury również nie ma nic. Spód też zaskakująco mało. Tak jak wspomniałem, nie ma już nóżek do regulacji kąta nachylenia. Są tylko cztery gumowane nóżki do utrzymania klawiatury w jednej pozycji na biurku i one działają rewelacyjnie. Idą w parze z masą i to po prostu jak przylgnie, to już nie ruszysz. Możesz całe biurko ruszyć, a klawiatury nie ruszysz. No i przełącznik on-off do wyłączenia klawiatury. Po sparowaniu po prostu z komputerem ona automatycznie podłącza się przy ponownym jego uruchomieniu błyskawicznie. Działa to bardzo szybko, a też po chwili nieużywania wygasza klawiatura podświetlenie, żeby po prostu bateria nie zużywała się zbyt szybko. Także wizualnie podświetlenie, które jest tutaj zainstalowane, to jest coś najpiękniejszego. Pamiętam, że tak zachwycaliśmy się podświetleniem w twojej drogiej klawiaturze, którą miałeś, nie wiem, za około 1000 zł, ale szczerze, na tej białej klawiaturce, przy odpowiednio oczywiście ciemnym pomieszczeniu, bo tam było mocniejsze podświetlenie, tu jest ono słabsze, ale jest po prostu przepiękne. Przez co sprawia, że każdy, kto przechodził obok gdzieś i spojrzał na tę klawiaturę, to od razu mówił, wow, jaka piękna, jaka pastelowa, no i wcale się nie dziwię. Co bardzo fajne i to fajnie widać, to przyciski, które są jak widać w połowie przezroczyste takie niemalże. One są silikonowe. Dokładnie. Takie lekko matowe, ale jednak bardzo fajnie spod nich przebija podświetlenie i tylko same takie pół centymetra ostatnie góry jest już tym tworzywem pełnym, matowym wykończone, żeby faktycznie lepiej było na samych przyciskach widać oznaczenie. No i wygląda to przepięknie. Zobaczcie sami w aplikacji i na przebitkach, ile jest możliwości i jak pięknie wyglądają te wzory podświetlenia. Aplikacja Genesis Tor 660 współpracuje z klawiaturą tylko po podpięciu jej przez przewód USB. Mamy do wyboru oczywiście kilka profili, możemy sobie je dowolnie zapisać. Podgląd klawiaturki oraz funkcje poszczególnych przycisków, które możemy sobie automatycznie podejrzeć i przypisać. W następnej zakładce, to była oczywiście zakładka Key Setting, w drugiej zakładce Lighting mamy wszystkie predefiniowane typy podświetlenia, reagujące na dotyk oczywiście, no i poszczególne konfiguracje danego typu podświetlenia, czyli czy ma reagować jednym kolorem, czy wieloma kolorami, w jaką stronę mają się rozchodzić podświetlenia, ich prędkość i ich jasność. No i tych
trybów podświetlenia jest, jak widzicie, bardzo dużo. Będą przesyłane do klawiaturki no, w ciągu tam ułamka sekundy w zasadzie. No, przepiękne są, nie ma co się oszukiwać, te pastelowe kolory. I tak naprawdę im więcej ich na klawiaturze się świeci jednocześnie, tym moim zdaniem wygląda to lepiej. Dla mnie to podświetlenie w tej klawiaturze to jest jej zdecydowanie największy plus. Tak jak mówię, wizualnie robi ogromną robotę. W następnej zakładce Gaming Mode możemy sobie włączyć jeszcze wyłączenie poszczególnych konfiguracji przycisków, żeby po prostu nam się gra nie minimalizowała, nie zamykała, czy nie naciskał się przycisk Windowsa. No i ustawianie makr, można to zrobić też bez oprogramowania, no ale z oprogramowania na pewno będzie po prostu łatwiej. Nagrywamy dane akcje, zapisujemy stop record, no i dane makro będzie zapisane na klawiaturze. Minimalne, podstawowe oprogramowanie. Dodatkowo jeszcze mamy oczywiście takie podstawowe ustawienia samej aplikacji, jak język, mamy polski do wyboru oraz kolor wyświetlanego tekstu. Nic nadzwyczajnego, no ale zawsze jest. No i na zakończenie wypadało powiedzieć kilka słów dosłownie o tym, jak na klawiaturze się pracuje i gra. Jest to klawiatura mechaniczna, czyli przede wszystkim stworzona do gry. Na pewno nie do pracy biurowej ze względu na brak numerycznej. No i tak, gra się na niej bardzo dobrze. No nie będę się oszukiwał, po prostu klawiatura reaguje na tyle szybko, że nie sprawia problemów w grach online. Wszystkie akcje są przekładane natychmiast na to, co dzieje się na komputerze i na ekranie. Czas reakcji jest na tyle niski, że po prostu nie odczujemy problemów w takim półprofesjonalnym, nazwijmy to sobie, zastosowaniu. Skok przycisków jest na tyle wyczuwalny, że możemy bez problemu i przyjemnie obsługiwać nawet jakieś szybsze gry. Tym bardziej, że w klawiaturze jest ten key rollover, czyli tak naprawdę pełny anti-ghosting. Ile przycisków naciśniemy, tyle klawiatura zarejestruje. No 10 palców mam, 10 przycisków naciskam bez najmniejszego problemu. Wszystkie zostały zarejestrowane. Także w takich kwestiach czysto gamingowych no nie mam jej nic do zarzucenia. Wiadomo, że... Laga na baterii też nie ma. Laga na baterii żadnego nie ma. Bluetooth jest w trybie low latency, czyli takiego niskiego opóźnienia. Natomiast jeśli ktoś by chciał grać jeszcze szybciej, żeby jeszcze nie było żadnych problemów z połączeniem, no to zawsze tym przewodem USB można sobie to wtedy podłączyć, skonfigurować więcej makr i zapisać je według własnego widzimisię. Klawiatura współpracuje spokojnie również z systemem Android, więc możemy sobie czy do jakiegoś Smart TV, czy do telefonu podłączyć i pracować. Nie ma z tym też większych problemów. Natomiast no, nieco gorzej jest z pisaniem na niej tekstów, a raczej inaczej. No, nie jest źle z pisaniem tekstów, bo klawisze są dostępne wszystkie, ale kiedy przyjdzie nam powpisywać jakieś numery, czy na szybko w jakimś Excelu coś policzyć, no to tutaj po prostu takiej możliwości nie będzie. Pisałem na niej dość dużo przez ten czas testowania i naprawdę po pół godziny tak naprawdę byłem już przyzwyczajony, nie zdarzały mi się jakieś wpadki, jakieś literówki, tylko cały czas, jeszcze do dzisiaj, nie zeszło ze mnie to dziwne uczucie naciskania shiftów czy spacji, że ono jest po prostu wyciszone, tak jakby stłumione. Troszeczkę wymaga widać to więcej czasu albo po prostu jest zbędne, ale to, że jest dzięki temu przycisk stabilny i nie lata po całej jakby takiej zawiasach, to akurat jest bardzo przyjemne uczucie. Także no co mogę powiedzieć, cena tej klawiatury to jest na dzień dzisiejszy 300 zł, 299 zł dokładnie na stronie Genesisa się wyświetla. No i nie jest to mało, nie oszukujmy się. Ale mamy jednak klawiaturę hybrydową, w której czy to bezprzewodowo z różnymi sprzętami, czy jeśli ktoś chce bardziej gamingowo, to również przez przewód USB możemy sobie spokojnie pograć, popracować poza Excelem oczywiście, bo tam ta numeryczna będzie niezbędna. Wygląda prześlicznie, robi wrażenie naprawdę na każdym. No i jest po prostu dobrze skonstruowana, no wiadomo, niestety ten wysoki próg, na którym nadgarstki będą leżały, może dawać się niektórym we znaki, więc polecam sobie przed kupnem po prostu chwilę na niej popracować, gdzieś wyjąć, położyć na niej nadgarstki, czy to będzie dla Was pozycja wygodna. Jeśli tak, no to nie mam się do niczego, nie mam się do czego przyczepić tak naprawdę. Na klawiatury 60% kupują z reguły ludzie, którzy wiedzą, jakiej klawiatury szukają, co chcą kupić.
sądzę, że nikt nie kupi klawiatury tylko z tego powodu, jak ona wygląda. Myślę, dotychczas był problem z klawiaturami typu 60% dostępnymi w Polsce. W polskiej dystrybucji trzeba było je ściągać z jakichś tam chińskich stron typu AliExpress i inne. No w tym momencie robi się tego coraz więcej. Ale jest to chyba faktycznie najładniejsza klawiaturka typu 60%, jeśli mielibyśmy się kierować względami wizualnymi, jaką mieliśmy u nas na kanale. Też mi się tak wydaje. 299 zł za klawiaturę wersji mini. No, sami musicie sobie odpowiedzieć, czy to dużo, czy niedużo. Ja myślę, że w związku z tym, że ma opcję bezprzewodową i połączenia właśnie na przykład z Androidem, czy z kilkoma urządzeniami ogólnie, to jest to cena w zupełności akceptowalna. Seria Tor rzadko kiedy rozczarowuje. Genesis Tor 660 nie rozczarował mnie w żadnym stopniu. No szkoda tylko, że te aplikacje do każdego sprzętu są inne. No wciąż Genesis nie może tego zebrać wszystkiego do kupy na jednym software'ze. Z Wami dzisiaj Burzyk. A co? Do zobaczenia. Jest git.